Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do wazonu teściowej. 7 uczniów Pana zgłosiło się do konkursu wielkiego, gdzie talenta różne lud Izraela miał przedstawiać. Wraz z instrumentami swemi przez rzekę Jordan ku Jerychu się udali i stanęli pod murami Jerycha, aby spocząć po wędrówce. A Pan im się objawiwszy, nakazał im w czystości do Jerycha wkroczyć. I przybył ku nim Jozue, który całe pokolenie Izraelitów przez Jordan prowadził. I każdego po kolei obrzezał krzemiennym nożem. I 7 uczniów Pana wyć w niebogłosy poczęło. I mury nie wytrzymały. Tak padło Jerycho rzezaniem na pletków zniszczone. Konkursum wielkie nierozstrzygniętym pozostało.